I cześć, siema, moi drodzy, witamy po długiej przerwie u nas, stąd, z tego miejsca, czyli z Antyradia. Witamy was we wtoreka, pod nami zespół Dabioza, Dabioza Kolektyw. Dabioza Kolektyw, czyli zespół, który zagrał niesamowity koncert w 2012 roku. Ma się świetnie, grają po całej Europie, po wszystkich festiwalach i naprawdę zasuwają, że hej. A ja dzisiaj chciałbym wam zapowiedzieć od serca, że między innymi naszym za kapelą, która zagra na tegorocznym przystanku Woodstock, będzie Nothing But Thieves, brytyjska kapela, która istnieje od 2012 roku. Wysłuchaliśmy ich w progresji, bardzo nam się podobała. Grali między innymi na openerze i trzeciego dnia, czyli w sobotę, zagrają na przystanku Woodstock. Drugą kapelę, którą wam zapowiem za chwilę, to jeszcze momencik, a ja chciałem podziękować za nasze aukcje Allegro, które już osiągnęły poziom niesamowity, 8 milionów złotych. 8 milionów złotych jest na naszych aukcjach Allegro. Wszystko to, co mówimy o naszych pieniądzach, to już teraz jest cicho sza, tylko my wiemy, ile jest pieniędzy na koncie, a wy dowiecie się 7 marca. My namawiamy was, abyście także 7 marca zrobili u siebie podziękowanie w sztabach, aby to miał taki fajny charakter, bo będziemy transmitowali nasze podziękowanie ze specjalnego miejsca. To podziękowanie będzie także dla was skierowane do wszystkich tych, którzy w ciągu tych 25 lat tak dużo robią z nami, pomagają nam, aby tworzyć najpiękniejszą orkiestrę świata. I pamiętajcie, że tylko do 13 lutego przyjmujemy wszystkie nagrania na tegorocznym przystanek Woodstock, więc jeżeli chcecie się do nas zgłosić, zróbcie to jak najszybciej. Tak samo do 13 lutego przyjmujemy tylko zgłoszenia na czeskie granie, czyli w Pradze Czeskiej. Ile jeszcze mamy sekund? 15 sekund, więc moi drodzy, powolutku będziemy schodzili z muzyki. To się tak nagle kończy. On się teraz zaraz kończy. Zaraz się kończy, a więc uwaga. Uciekamy z Dabioza Kolektyw. Tak nagle się to skończyło, Dabioza Kolektyw, czyli rok 2012 na przystanku Woodstock. Kapela ma się dobrze, bardzo dużo podróżują, bardzo dużo grają i istotnie prezentują się na scenie rewelacyjnie. Studiowanie dziennikarstwa to lipa, napisał Radek. Studiuje ten kierunek na podobno najlepszej uczelni w kraju. Na czwartym roku słabe przedmioty, większość o kulturze XX wieku, zero zajęć praktycznych, specjalizacje dopiero mają ruszyć. Na piątym roku czeka mnie 5 przedmiotów swobodnego wyboru, co tylko do wodzi braku pomysłu i jakiegokolwiek kręgosłupa tych studiów. Nie polecam studiowania dziennikarstwa. Na pewno nie ułatwi to drogi do bycia dziennikarzem. Jedynie otwiera oczy na to, że trzeba samemu szukać kontaktów, bo na uczelni z tym słabo. Pozdrawiam z kotła sesji Radek. Sesja jak zawsze ciężka, chociaż na kierunku, który studiuję, sesja to nie tylko nauka. Architektura to ciągła praca nad projektami, wieczne poprawki, konsultacje, a terminy oddań zbliżają się wielkimi krokami. Ale lubię to, co robię. Fajnie jest to robić coś ciekawego, kreatywnego i zdobywać wiedzę, którą mam nadzieję przyda mi się w przyszłości. Pozdrawiam znad komputera z kubkiem kawy. Wspieram swoje koleżanki w obronie pracy magisterskiej, napisała Ksymena. Ja studiuję historię w Krakowie. Myślę, że te studia dają mi bardzo dużo. Dzięki nim poznaję codziennie jeszcze lepiej historię mojego kraju, który tak kocham, oraz historię całego świata, która nie zna kresu, bo codziennie rodzi się nowa, ładnie napisane. Dzięki wielu ciekawym zajęciom mogłem odkrywać historię nieopowiadaną w szkołach, na przykład pod względem życia codziennego na Bałkanach. I to właśnie jest mój najbliższy egzamin. Trzymam kciuki za wszystkich. Powodzenia Młoda Mańska i na Akademii Morskiej w Szczecinie. Część osób jest już po zaliczeniach i sesje mają z głowy. Ja studia odpuściłem, bo lubię wierzyć w to, co robię, a niestety na moich studiach sporo przedmiotów jest kompletnie niezwiązanych z kierunkiem, co powoduje tylko naukę masy nieprzydatnych rzeczy. Na szczęście skończyłem wcześniej technikum, zdobyłem zawód i nie mam teraz problemu ze znalezieniem pracy. I apel Bartka z Poznania: w życiu trzeba kochać to, co się robi. Więc pamiętajcie, jeśli męczy was w życiu to, co robicie, to zmieńcie kierunek sesji, zanim zorientujecie się, że zmarnowaliście dużo czasu, będąc nieszczęśliwymi. Pozdrawiam całą Akademię Morską w Szczecinie. Bartek z Poznania. A tym zespołem będzie zespół The Chemists, który już grał u nas 5 lat temu. Ma się bardzo dobrze. Wydali najnowszą swoją świetną płytę i zagrają w sobotę, 5 sierpnia. The Chemists to jest drugi zespół, który świetnie zagrał 5 lat temu. Bardzo ich super wspominamy. Rozwinęli się bardzo mocno. Piszą do nas tak naprawdę co roku, żeby jeszcze raz pojawić się na przystanku Woodstock. Aż przyszedł ten moment, kiedy zapraszamy ich, aby zagrali na tegorocznym przystanku Woodstock. Już wam to
mówiłem, już wam tłumaczyłem, nie wiem co nas czeka na tegorocznym festiwalu, co kto jeszcze wymyśli i co podniesie koszty organizacji tego najpiękniejszego festiwalu świata. Jesteśmy przygotowani na wszystko, dlatego szukamy tej muzy, która także się świetnie wpasowuje w to, co robimy na naszym festiwalu. Ja zapraszam do naszych aukcji. Już nie wstawiajcie swoich aukcji, to już się skończyło, ale do 15 lutego, chyba dokładnie 14, możemy jeszcze ciągle licytować to, co na naszych aukcjach się znajduje, a więc mnóstwo najróżniejszych giftów, naprawdę wspaniałych, bardzo dużo rzeczy mi się podoba. Sam licytuję wiele przedmiotów, na razie jeszcze nic mi się nie udało wylicytować. Zawsze w tym ostatnim momencie ktoś podbija cenę i wylatujemy z tego wszystkiego w kosmos, ale spokojnie. Cieszę się, że wy w tym bierzecie udział, cieszę się, że to się cieszy tak ogromnym powodzeniem, że orkiestra nie wygasła 15 stycznia, kiedy skończyliśmy grać, tylko ciągle jeszcze w waszych wspomnieniach, w waszych takich opowieściach żyje. Wysyłamy wszystkim podziękowanie, dbajcie o to, aby w sztabach każdy, komu się to podziękowanie należy, żeby to podziękowanie otrzymał. I pamiętajcie o naszych szkoleniach, 24, 25, 26 dzień lutego, sprawdźcie, to będzie piątek, sobota, niedziela i ten sam termin w marcu, to są nasze najbliższe szkolenia, zgłaszajcie się, to naprawdę jest super przygoda, ściskam was bardzo serdecznie i bądźcie razem z nami, cześć, siema.